Dziś chciałem przetestować, czy nowe skiny Yin i Yang są w stanie połączyć siły i stać się jednym skinem. Testowaliśmy to razem z Abrą i wynik nas zaskoczył. Na samym końcu udało nam się trafić mapę, na której był jakiś potężny bot, który był lepszy od Abry i bardzo długo ze mną walczył. Pytanie, czy ze mną wygrał? Musicie obejrzeć cały odcinek, żeby o tym się przekonać. I ten bot zrobił kilka sztuczek, które przez zwykłych graczy są nie do zrobienia. Jak on to zrobił? Czy twórcy StumbleGuys dodali botom jakieś specjalne umiejętności? Oglądajcie ten odcinek, żeby się przekonać. Yin Yang to są skiny, które w dzisiejszym odcinku będziemy chcieli zdobyć. Szansa na nie jest całkiem mała. Patrz, jeden jest tutaj. Ale ja Yin? Za pierwszym razem miałem jednego. Nie. Za pierwszym zakręceniem. Nie gadaj, to jest tylko 2% szans i miałeś za pierwszym. Dobra. Próbuję. Znaczy, drugi z tych skinów, bo z pierwszym to tam stary za jakimś 10, więc tak super. Stary, ja zdobędę za... no już nie pierwszym razem, więc na pewno ci nie przebiję, ale liczę na to, że będzie lepiej. Let's go! Czekaj, czy ja go tam... o! Ale to jest tylko legendarny, więc będzie szansa. Ej, ale w ogóle widziałeś, że skinę coś specjalnego została zmieniona szansa na 0,5%? Ale mało, nie? Mega mało. Mało. A wcześniej dawali 5. No. Zmieniły nas na wyjątkowe. O, nie. Dawaj, że jest wyjątkowe skin. O! No nie, no prawie miałem legendarne. Widzowie, dziś koniecznie musimy zdobyć te dwa skiny, a dodatkowo musimy sprawdzić, czy będziemy mieć dostateczną ilość szans, jakby laka, szczęścia na to, żeby zdobyć nowy skin, coś specjalnego. A, nie, sorry, wyjątkowego. Trzeba pamiętać, no, zmieniona nazwa, więc prosimy teraz o wyjątkowego skina. Ale najpierw legendarny Yin Yang, trzeba zachować równowagę. To jest Yin, to jest Yang i razem robią Yin Yang! Bum! Zachowana równowaga w przyrodzie. Sprawdzimy, czy jeżeli... A czekaj, ty masz skin Yin Yanga? Stary, ja mam oba. No to stary, muszę przynajmniej jeden zdobyć. I jak będziemy mieć dwa, to połączy się nasza siła. Czy wtedy nasze skiny obaj będą połączone? Ej, dobra, tutaj jest ten Golden Sensei za 0,5% szans. 2200 gemów wydaje. I próbujemy go zdobyć. Ile tutaj jest złotych rzeczy? Wow! Ale w ogóle, stary, jak ty byś trafił tego Golden Sensei'a, to by było dużo. Ej, to... O! Wow! Wow! Nie! Nie, prawie miałem wyjątkowe. Ale to coś miałem. Skeletona. Ej, dużo tutaj jest tych fajnych skinów. Tutaj mamy jakiś bieg. Biegający typek nowy. Chyba nie miałem tego. Dobra, legendarne... Nie, epickie. No ale dobra, dobra. Przyjmijmy, że to jest spoko. Ciekaw jestem, czy kiedykolwiek... Skinów chyba nie masz, nie? Tak w ogóle. Tylko na przykład Shiro masz takie, które nowe. Wielu skinów nie mam, naprawdę. Ja ogólnie, no długo w StumbleGuys nie grałem. Widzowie mi to nawet pisali, więc widzowie, napiszcie, czy chcecie więcej odcinków ze StumbleGuys ogólnie. Bo StumbleGuys, no długa była przerwa u mnie na kanale. Ale teraz nadrabiamy. Słuchajcie, próbujemy wydropić te wszystkie rzeczy. Jeżeli teraz nam się nie uda wydropić, to będziemy liczyć na nasze szczęście. Szczęście, czyli jakąś gierkę. Jak wygramy tą gierkę, to od razu będziemy mieli plus 10. Shiro! Teraz zdobyłem Shiro, nie miałem go! On jest stary spoko skinem, naprawdę. O, mamy Shiro, ale kozacko wygląda. Patrzcie, on jest niebieski, to jest mój kolor! Shiro, jesteś w teamie Wojana? Let's go, jestem w teamie Wojana, no wiadomo, że tak. Burrito! Jeżeli przejdziemy burrito, to będziemy mogli zjeść kebaba. Ej, ale ty w ogóle masz super skinka. Ej, a może bym zamówił tak kebaba na przykład? Kepsiora. Ej, w ogóle, opowiem ci, ostatnio rozmawialiśmy o tym kebabie, którego miałem zatrudnić grając w tą gierę. No i powiem ci, giga przypał, bo... bo słuchaj, zamawiam sobie kepsiorka, no i już praktycznie do mnie przyjechał, ale zamawiamy... ale gramy sobie w giereczki. No i nie słyszę, jak mi telefon nagle dzwoni. I ja mówię, co się dzieje? Nie odebrałem tego telefonu. A się okazało, że to był ten gościu z kepsiolkiem. No i ja niestety od niego nie odebrałem. I on do mnie napisał wiadomość jakąś. No i ja mówię, co on ode mnie chciał? A on napisał w tej wiadomości, I arrived, przyjechałem. No i ja mu mówię, o, okej, dobra, przyjechałeś, no to stary, no to jakby co w takim razie, bo no ani nie miałem dzwonka, ani nie miałem dzwonka domofonem, nie, jakby on tylko powiedział, przyjechałem. No i co ja miałem mu odpowiedzieć, no okej, dzięki stary, że przyjechałeś, spoko. Stary, dobrze słyszeć. Tak, tak, nie wiem, naprawdę i wysyłam mu kodu do klatki, tylko że on też nie pytał się o jakiś problem, nie mówił, że ej, I have a problem with this, tylko po prostu przyjechałem. No i git, no i mówię, no dobra, wyślę mu kod do
do klatki, może nie wie, może nie może się dostać, może jakoś nie działa domofon, kto wie. Chociaż potem zamawiałem i działał domofon, więc nie wiem, co tu się wydarzyło. Może po prostu klatki pomylił, ale nie dostałem prostej informacji, co się stało, po prostu dostałem informację, że przyjechał. Okej, okay, spoko. No i potem, jak już mu odpisałem, graliśmy dalej i on w międzyczasie do mnie jeszcze coś napisał i ja tego nie zauważyłem i nie był w stanie mi dowieść tej rzeczy, czaisz, i nie dostałem tego kebaba. Nie dostałem, no. Przyjechał z kebabem i ci go nie dał? Tak, potem szukałem obok bloku, na klatce, wszędzie, nigdzie nie było zostawionego tego kebsa, więc ostatecznie kebs zaginął, widzowie, pojawił się i zniknął. Nie wiem. A potem próbowałem się skontaktować jakoś jeszcze przez aplikację z tym ziomem i już się nie dało, no, już się nie dało. Nawet nie dowiedziałem się, gdzie to było zostawione. Więc trochę przypał, jednego kebsa mniej, ale za to burrito tutaj to bym chętnie zjadł. Flor, flip, flop, plup, plop, plop, plop. Ej, dawaj podwójny młot, tino, wow. Dobra, robimy, widzowie, podwójny młot. A, pamiętajcie, że jeżeli przejdziemy tą ostatnią gierkę, to mamy dostęp do nowej legendarnej skórki Ying Yang. A podobno, jeżeli dwie osoby mają skórkę, jedna Ying, druga Yang, to ich połączenie sprawi, że wygrywają każdą arenę. No i połączenie tych dwóch skinów sprawia, że powstaje jeden ogromny skin. I musimy to koniecznie przetestować, stary, musimy. Dobra. Ej, ale ja jestem w ogóle na starcie, ale lecę, lecę, lecę. Gdzie ja się pojawiłem, stary? Gdzie ja się pojawiłem? O, jesteś jednak. Aha, jednak już nie jesteśmy blisko siebie. Dobra, siema, idę robić podwójny młot. Czy ty spadłeś? A! Dobra, żyję. O, siema! Idę na młota. Dobra, to ja też idę, dawno nie robiłem podwójnego. O, nie. Dobra. Dobra. Uważaj! Spadłem! A, dobra, ten spadłem! Lecę, bo jedna osoba przeszła. O, już? O, nie, dobra, to szybko w takim razie lecę też, ponieważ już dwie osoby przeszły. A pamiętaj, że nas jest dwóch, więc miejsca tam jest coraz mniej. Dobra, trzeba im tutaj, tak. O, idealnie! Jego na gol, la partida! Wow, stary, widzisz, co to jest za mapa? Blok, dobra, powiem ci szczerze, ostatnio dużo łatwiej mi idzie tutaj niż na tym blok daszu. Nie wiem czemu. Tutaj? Tak, ale przecież tak, tutaj serio. Jest hardcore block dash, to nie jest zwykły block dash, to jest block dash ale level hardcore. Ale block dashu mnie cofa i nie mogę save'ować, stary, serio. A tutaj cię nie cofa? W ogóle, ej, w ogóle wiesz, jaką ja dzisiaj miałem akcję właśnie na tym jaką? Block dashu? Jaką? Stary, nie przeskoczyłem, więc musiałem save'ować. No nie, że ściana najeżdżała, że muszę save'ować. Ale grałem z graczami. No. Więc nie tylko ja musiałem save'ować, a dwie czy trzy osoby. Oni wskoczyli po mojej głowie. What? I przeszli dalej. Oh, a ja, stary, no, save'owałem to na trzech klockach wysokości. Oh, i wszyscy no, jakoś to przeszliśmy. Nie wiem, jak to się stało. Na zwykłym block dashu to by się na pewno nie udało. Nie, nie. Udało. Słuchaj, no to w takim razie tutaj skomplikowany block dash, level hardcore, są w stanie zrobić bez jakichkolwiek zacinek, bez jakiegokolwiek zostawiania w blokach. A oryginalny block dash nie, to coś nie, tutaj nie gra. Zwykłego block dasha, stary, nie wolno naprawiać. Nie. Zwykły block dash jest Gepetto. Ale pamiętajcie, widzowie, ponieważ teraz wszystko zależy od tej gry, czy dostaniemy nową skórkę Ying Yang. Jeżeli uda nam się to wygrać bezproblemowo, to oczywiście, że tak. To oczywiście, że będzie skórka Ying Yang. Chociaż no, powiem... stary, no tu jest stoper, więc to jest do zrobienia. Uuu, ej, no fakt. Tutaj jest stoper. 6 minut, stary, no. Uuu, no to koniecznie. A już mamy z półtorej, let's go! Ty, tutaj jeszcze nie miałem stopera, to trzeba zrobić koniecznie. O, jak tutaj się to przechodziło. Eś. Pojedyncze spacer, stary, ja tutaj robię i jakoś to mniej więcej daje radę. Oj. O, tutaj patrz. Tutaj na ten środkowy. Ciach, i bez dotykania ty. Elu! Ej, ale powiem ci, że ten mój skin obecny bardzo mi się podoba. To jest taki mój skin niebieski. On jest super. Tak, on jest mega. W ogóle, jak dla mnie, on mógłby być legendą. Ej, tak, no właśnie on jest rzadki, a on zalicza się tak jakby na legendę. On mi przypomina tego niebieskiego całego, wiesz, coś specjalnego. O, w sensie, tak, sorry, tego wyjątkowego. No. Tak, dobra. Dynamitron. Dobra, ja jestem. Dawaj. Let's go! To było problematyczne, ale nam się udało. Ja najbardziej nie lubię właśnie tamtej przeszkody, serio, bo ja sobie gram, wchodzę w tamtą przeszkodę i już nie gram potem zazwyczaj. I już nie gram. Nie! No to, widzowie, pożegnamy się ze skórką Ying Yang. Ale spoko, ponieważ spróbuję tak czy siak ją zdobyć. Jeżeli nie zdobędę, to po prostu skończę ten odcinek w 3 sekundy. Uwaga, czy zdobędziemy?
tą skórkę. Obserwujcie, ponieważ wszystko zależy od tego, czy właśnie ta skórka wypadnie. Jeśli tak, to odcinek nie kończymy. Nie kończymy, tylko gramy dalej. No chyba, że wydarzy się coś niesamowitego. Zobaczymy, może wydarzy się coś niesamowitego. Wow, legendarny, ej! Ale jaki? Wow. Jakiś słaby, ten, który już miałem. A ty masz teraz koło Ying Yang, czy to koło za 220? Ying Yong Yong Ying Yang. Stary, masz 4% szans na nowy skin, więc ej, no to stary, jak zakręcę 10 razy, to mam 40. No tak. O nie. Nie, to tak nie działa, widzowie. O, no i znowu nie. Widzowie, mam po prostu pecha. Nie dropnę go nigdy. Ying Yang, pan kurczak, to pan. Nie wierzę, ile mi zostało kręceń jeszcze. Panie kurczaku, nie. No i to jestem ja w tym momencie. Jestem klaunem, że dałem uwierzyć to. Ja nie mam szczęścia w tych kołach. Chyba się zamieniło. Stary, drugi raz mam legendarny, a nie mam naszego Ying Yanga. Nie, dobra, jeszcze raz, stary. Bo nie dropnąłem, a miały być za 3 sekundy koniec odcinka powinien być tak naprawdę. Ale jeszcze raz otworzę, jeszcze raz. O, jakbym znowu dropnął tego gościa legendarnego, jakiegoś co to jest w ogóle, z czego to jest skin? Jakiegoś biały futbolista, zwierzątko. Legendarny. A, o! To jest panda. Nie, niestety. A nie, ten polar bear, miś polar. A, no to polar bear, nie chcę cię już. No i ciebie też nie chcę, skeleton. Co to ma być? Nie, widzowie, po prostu nie mam Ying Yanga u siebie. Nie mam harmonii. Nie ma u mnie harmonii. To jest po prostu, no, ciężkie do przeżycia w tym momencie, ponieważ znowu dostałem polar bear. No i znowu mam boksera tym razem. Ale musisz kręcić więcej. Jake Paul mi wypadł, czaisz? Ha, Jake Paul to ty? O, kurczak, kuraka. Mamy kuraka. Sprawdźmy, co będzie dalej. No nie, no nie wierzę, no legendarny, ale robot. Po co mi ten robot, skoro ja już go mam? Ej, jeszcze ale jest raz. Taka sama szansa na te stare legendy, jak i na Ying Yanga. Naprawdę? To ja chyba z 3 razy miałem tego legendarnego i znowu nie dropnąłem. Dobra, wiesz co? Robię teraz szybkie kręcenie. Patrz, iś i koniec. W tym momencie zakręciłem 10 razy, widzowie. A, że kliknąłeś Escape. Tak, a czekaj, to jest w legendarnych. Dobra. No nie, no nadal nie wypadł, no. Dobra, teraz jeszcze raz klikam 10 razy, kręconko. I patrzymy, czy dropniemy Ying Yanga. Iś, wychodzę. W tym momencie było szybkie będzie, kręcenie. Będzie, teraz będzie, będzie. Yes! Mam Yang! Yang? No! Dobra, weź sobie teraz Ying i ty będziesz Ying, a ja będę Yang. I sprawdzimy, czy połączenie tych skinów sprawi, że będziemy mogli stać się jedną postacią. Jungle Roll, i to mi się podoba. Mamy Ying Yanga, patrzcie. Chodź stary w prawo i przetestujemy, czy połączenie naszych dwóch sił sprawi, że szybciej przejdziemy na koniec mety. Jak myślisz? Dobra, ale stary, ja nie mam emotki przytulenia. No dobra, to w takim razie Yang będzie musiał wciągnąć Yinga. Ying Yong. Ej, ale ty masz kroki dziwne, tak jakby trochę stary, śmierdzące. Wiesz co? A ja nie będę, ty masz... A patrz jaką emotkę, patrz jaką emotkę. Ej, słuchaj, ty masz kroki kupy, a ja mam wody, czyli tak jakby sprzątam po tobie, co nie? Stary, Ying Yang. O, i patrz teraz to. Dobra. 3, 4 i ry. O nie, Ying Yang chyba nie jest połączony, dobra. Jeszcze raz, 3, 4 i ry. Co? Dobra. Oj, stary, nie ma połączenia. 3, 4 i ry. No ej, dobra, ja muszę chyba wcześniej, stary. Tak, dobra, spróbuj dobra, wcześniej to dawaj, no. 3, 4 i ry. Let's go, Ying Yang połączyli siły. Dawaj, bo tam lecą, patrz, o nie, leci. Trzeba naprawdę się pośpieszyć. Musimy. Dobra, zdążymy, prędzej czy później zdążymy. Oni tutaj się pomylą, oni tutaj zrobią błąd. A my w tym czasie przejdziemy. Let's go! Idealnie na koniec, nie wierzę. Ying Yang połączyło siły. Jesteśmy giga silnymi teraz graczami. To jest niesamowite. Dobra, idziemy w takim razie do kolejnej areny. A kolejną arenę również przetestujemy pod względem Ying Yangu. A raczej tego, czy wytrzymamy, kto będzie lepszym Ying Yangiem. Kto będzie miał więcej kili. Dobra, killi. Jesteś rozpapilany teraz. Ja rozpapilany? Iś. Czy ty tutaj gdzieś jesteś? Nie. Dobra. Proszę mnie zostawić.
Proszę mnie zostawić, dobra. Mam jednego, let's go, let's go. Już masz jednego? Dobra. Dawaj tego. O. Dobra, będzie drugi. Nie! Będzie, dobra, mam drugiego. Ale ruszanie jest tutaj słabe. Pyk. Pyk. Pięknie, rozwalone. Zbieram sobie HP szybko, idę na górę. Tutaj będzie lepsza broń. Chciałem polepszą broń. Nie mam lepszej broni. Dobra, rozwalam tego lamusa. Pyk. Dobra, okej, mam trzeciego. Dobra. Mam czwartego, nice. A, uciekł mi, nie! Dobra, tutaj mam odrodzonko. Ja nie widzę póki co. Gdzie ty jesteś, paniaku, co? Ja sobie idę po HP, ponieważ mi się tutaj kończy. Okej. Okay. Dobra, go się rozwali. A tu jest... Uooo! Co mnie bije? Dawaj go! Proszę mnie nie bić! Proszę mnie nie bić! Kto mnie rozwalił? Nie, ja, nie ja. Nie, to nie byłem ja. Dawaj go! Chodź to! Spadł was stąd, dobra, szybko na górę. Tu jest życie, dobra, jest życie, uciekamy. Gonitwa. Dobra. Chodź to. Jest życie. Nie! Jest tu życie. Ty zaraz będziesz miał więcej ode mnie. Chodź. Walka jest. Nie. Aaa, spadłem. Nie, a tu mam jakiegoś lamusa. I jeszcze mi pozbiera. Dobra, gdzie jest? Dobra. No proszę mnie zostawić! Dawaj go teraz! Nie! No nie mów, że ja mam tylko jednego killa! Dobra, muszę uciekać. Teraz mam mało. Dawaj, co jest? Ale to nie ja, dobra. Jakiś bot! Kurde, mnie też Proszę mnie, nie wierzę. Mam mniej killi? No nie wierzę, wszyscy mi zabierają kille, no! To jest po prostu dramat. Stary, dawaj na środek, tu dużo jest rzeczy do rozwalenia. Widzę właśnie, taki jeden gostek Abra się nazywa jest do rozwalenia. A co tutaj się dzieje? Dobra. O nie! On ma dużo AP. A ile masz w ogóle teraz, stary, fragów? Jeden! Jak tu jeden? Stary, ty musisz mieć więcej, żeby przejść w ogóle dalej. Ej, faktycznie. Dobra. Ale dawaj, mi wszyscy stary, zabierają! To jest po prostu... Nie mogę! Stary, wszyscy mi zabierają kille! To jest najmniej... To jest najgorsza gra, jaką miałem kiedykolwiek. Dobra, drugi kill, super. Eś. To po lewej takie. 14. Tam... 14, czaisz. No stary, let's go, musisz być w top 8. Masz jeszcze 1,5 minuty. O nie! Nie może zginąłem. Dobra. Dawaj, stary, do top 8, dawaj do top 8. Dobra, proszę, tego lamusa. Dobra. 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 No! Dobrze! 9! O chodź tu. Mnie wziąłeś! Nie, ktoś inny to zrobił. Znowu nie mam killa. Nie wiem, ja mam takie OP. O! Dobrze! Rozwaliłem kogoś ostatnim kliknięciem. Dobra, tutaj jest jakiś lamus. Dobra. Jest szóste miejsce. Let's go! Szóste? 40 o, kurde, sekund. Dobra, nie, idziemy go rozwalić. Dobra, ej, ale oni czekają tutaj. O, chodź to, lamus. O, idzie. Pek. O, ty cwaniaku! Chodź to. Bum! A przecież nie, ty masz 0 OP! Let's go! Przecież ty miałeś 0 AP, gościu! Dobra, no, tego rozwalę. Ty się z kimś klepałeś. Tego rozwalę, Andrej, nie wiem, awkuje. O, no i se poszedł akurat, nieźle, nie? Tutaj robimy szóste miejsce. O, dobra! Spróbuję tamtych. Nie! Nie, no znowu mi zabrali. Nie! Znowu mi zabrali killa, dobra! Ej, ale stary, jakiś bot jest w ogóle pierwszy! Bot jest pierwszy, co tutaj się dzieje? Co wie? Ja absolutnie nie wiem, co tutaj się dzieje. Dobra. A, no bot mnie znowu rozwalił! Dobra, przechodzę! Ej, dobra, to była najgorsza gra, jaką kiedykolwiek miałem w tym strzelaniu. I są dwa magicy! To jest po prostu, nie wiem! To było gorsze niż... Dobra, teraz się zemszczę na Lavaland z tymi lamusami, tutaj zobaczycie. Jest Ying Yang. Może po prostu Ying Yang nie są dobrzy w strzelaniu, bo oni zachowują synergię. Wiesz, o co chodzi. Wiesz, zachowują dobre samopoczucie. Na strzelaniu takiego samopoczucia najwidoczniej Ying Yang nie ma. Oni mają za dużo luzu, żeby się napinać. I patrz! Właśnie tak! Lamusie, strzelałeś do mnie, to teraz patrz! Teraz zobaczysz. Właśnie to tak. Faktycznie dużo luzu. Prawie spadłem, stary, prawie spadłem. Ej! No nie, bo zaraz ja spadnę. Nie chciałbym spać, wiecie widzowie? Nie chciałbym spać, bardzo bym nie chciał spać. Ale oczywiście utrzymamy to jak najdłużej. Ej! Aberelele! O kurde. Aberelele! Nie!
A berelele! Ej, dobra, ale skoro przeszedłem, to może trafię teraz od razu drugiego Ying-Yanga. Wiesz, mordeczko, o co chodzi? A, dawaj. Teraz właśnie potrzebujemy tego Ying, więc mam nadzieję, że nam się uda go trafić. Lecimy dalej! 10 razy otwieram i od razu wychodzę. I patrzcie to, otwieram jeszcze kręcenie za 2200. I tutaj zostawiam to. Chcę spojrzeć, jak trafię specjalny skin, coś specjalnego, a raczej coś wyjątkowego. Złoty jest fajny, stary. Fajny. Muszę! Nie, no wyjątkowy, proszę, on tak fajnie wygląda. Chcę zobaczyć tą animację, jak wypada ten wyjątkowy. W ogóle pisali mi widzowie, że mityczny jest częściej spotykany niż coś specjalnego. A ja się zdziwiłem. Tak, bo mityczny jest między legendą, no, a specjalny. Ale tak, szczerze mogliby dodać taką jedną nad tym wszystkim klasę. Bo tak naprawdę tak, coś specjalnego jest zepsuty. No. Już nie ma szans 0-2 na coś specjalnego. Pełno osób go dropało, jak była szansa 5%. A 5% to mega nawet dużo. W Stumble Passie są przecież te tak. One powinny być naprawdę. Tak, właśnie mityczne powinny być lepsze od wyjątkowych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Też byłem zdziwiony, no. Zresztą, jak coś jest wyjątkowego, a coś jest mitycznego, no to chyba mityczny brzmi lepiej. Oj, no i wyjątkowego nie mam niestety. Bo wyjątkowy to taki, a! Jesteś wyjątkowy, no, masz jedną tak, rzecz, która jest wyjątkowa. No, właśnie. A tutaj, no patrz, no i nie dropnąłem nic ciekawego. A mityczny z kolei, no jest dużo mocniejszy. Dobra, patrz. Czy dropnąłem Ying-Yanga? Nie, no znowu nie mam Ying. Dobra, Ying-Yang. A ile tego już zakręciłeś? No nie wiem, chyba z jakieś za dużo razy. Zakręcę jeszcze raz. Ying-Yang, let's go. I drugi raz. Dobra, zakręciłem 30 razy. Jak teraz go nie dropnąłem, to coś jest nie tak. Tak, na ten odcinek łącznie wydałem już 10 tysięcy tych gemów. No i mam Ying-Yin mam. Teraz możesz... biorę Yanga. Tak, weź Yanga, ja mam Ying i sprawdzimy, jak nam pójdzie. Co my mamy? UFO nas atakuje, aberelele. Jako Ying-Yang musimy uciec. No to się pochwaliłem, Ying-Yang, nie? Jestem Ying. Jestem jeszcze za tobą, więc jakby to jest grubo. Serio? What? Stary, to musimy się postarać, wiesz o co chodzi? Bo zaraz nas tutaj boty dojadą, przecież one są giga mocne w tej gierki. To są najmocniejsze boty. Ale ja jestem Ying-Yang, jestem Ying-Yang. Amerykańskim raperem. Ale nas wyrzuciło pięknie. Ej, ile ich tutaj jest? Dobra, nie wierzę, że boty tak dobrze sobie radzą na tej mapie. Przecież ta mapa... Ona jest trudna. Tak, w sensie, no te boty mają tak to chyba zaprogramowane kozacko, że one dokładnie wiedzą gdzie, kiedy, jak iść. Ale dziwi mnie, że na innych mapach tak nie jest. Bo tutaj serio, one mają to giga łatwo już obcykane. Okej? Okay? A ty cwaniaku! Widziałem cię tam. Dobra, teraz tutaj idę. I teraz tutaj. Dobra, czy nam się uda dostać? Opa! Dobra. Uff, mi się udało. O, Ying-Yang! Siema! Dobra, stary, czekaj. Teraz robimy połączenie i sprawdzimy, czy nasze połączenie skinów sprawi, że staniemy się jednym dużym skinem. Uwaga, 3, 2, 1. Ej, stary, aż nas wyrzuciło, co nie? Jak to się wydarzyło? Skyrocket, zostaliśmy wystrzeleni w przestrzeń kosmiczną. Zobaczymy. Dobra, mordo, zaraz ja cię wystrzelę na orbitę, rozumiesz to? No chyba nie. No chyba new. No, idę po ciebie, gdzie jest? Dobra. Gdzie on jest? Ja se tutaj biegam. Wow! Co ty żyjesz? Co jest? Jasne, że żyję. Gdzie? O kurde. Ja zabijam. Jakiś bot mnie strzelił. O, dobra, trampoliniarz Jan. Ale co go wywaliłem, ty, co tu się wydarzyło? Ała! No, ale wyczułeś! Skąd wiedziałeś, że ja tutaj idę? To nie stary, ja! Patrzyłem na ciebie! Eś? O ty! Dobra, dostałem się to. Dobra. Trampoliniarz! Nie! Nie mogę, trampoliniarz! Ej, ta mapa jest tak dobra! Tak, jest za mocna! Eś? Eś? Dobra, trampoliniarz Wojan. Trampoliniarz Ben. Nie. Tak, skinąłeś. A ja se przeżyłem. No i mam teraz piąte miejsce. Wypadałoby chyba tutaj coś zmienić. Pyk. Ała. Eś. Ale zrobiłem unik. Ała. Trampoliniarz Ben.
Oła. Dobra. Nie, trampoliniarz. Nie wierzę, no trampoliniarz mnie wyjaśnił, no, ale powiem wam, walka była naprawdę długa i wyrównana. Dobra. Ole, strzelił cię trampoliniarz Ben. Oła. Trampoliniarz Ben. Czy to byłem... Dobra, oberwałem po raz kolejny. Eś, dobra. A, ta bomba to za dużo nie zrobiła. Dobra. Okej. Widzę cię, trochę się cykam. A, nie! Woohoo! Wystrzelony! Okej, łatwo przyszło, łatwo poszło. Let's go. O, lol. Ej, dobra, miałeś pierwsze miejsce? Tak. Ile miałeś punktów? 61. Co? Nie, ja miałem 29. Jakim cudem miałeś aż tak dużo? Bo trampoliniarz Ben mi pomógł. Dobra, idziemy teraz na bombardment. I na bombardmencie musimy wygrać najdłużej. Rozumiesz, wyobraź sobie, gdybym ja był właścicielem Stumble Guys. Wiadomo, że byłbym najlepszym właścicielem tej gry na świecie, bo bym robił same dobre update'y. Wiesz, co bym zrobił? Zrobiłbym tą mapę w wersji nocnej, że wiesz, jest noc, pioruny walą jak w Minecrafcie takie pioruny, wiesz, takie trochę creepy. Muzyczka by nie była pozytywna. A czekaj, chodź, połączymy Yin-Yang. I na bombach nie byłyby czaszki, tylko byłyby twarze Bena. Ben! Albo Hagiego Łagiego. Chodź, musimy połączyć Yin-Yang. A! Dobra. Dobra, dawaj, łącz. Yin-Yang mocy! Ej! Jak ja odpadłem? Co? Co to się wydarzyło? Ej, ty mnie wrzuciłeś pod tratwę! Ej, nie! Takiego nigdy. Ej, nie mogę, widzowie! Mówię, byłbym lepszym właścicielem gry. Ej, nie, serio! Co tu się wydarzyło? Widzieliście, no widzowie, widzieliście to, ej, co tutaj się wydarzyło? Nadaje do jakiejś kompilacji największych błędów. Serio, przecież, dobra, czyli wiemy już jedno. Skiny Yin-Yang tak naprawdę kompletnie nie nadają się do połączenia mocy. To po prostu nie nadaje się. Ej, ale jestem tutaj sobie z innym ziomeczkiem, no i jego spróbuję też tak wyrzucić. Słuchaj, no nie da się. Nie da się. Ej, jak do tego doszło? Ej, no ja cię wrzuciłem pod mapę. Przez przypadek. W ogóle tam bananiarz ten stary stoi, patrz, chilluje se bombę. Gdzie jest bananiarz? No stary, tam w oddali. Ej, faktycznie! Tam jest bananiarz, a ja myślałem, że z tym jednym typkiem tutaj jestem. A, nie ma. O nie, Ten ziomal też zaraz zostanie wylaminowany, jeżeli się nie ruszy. Nie, stary, on jest stary, właśnie moją bratnią duszą. Ej, a może to ty, może się po prostu przebrałeś? Uciekam od tej bomby. Ej, ale bardzo długo on wytrzymał, trzeba przyznać. No, zobacz, ja go wolę tutaj przytrzymywać, żeby on czasem nie zrobił głupiego ruchu. Tak, bomby mu stary wywalaj, no. O ty, cwaniaku, chodź to. On już nie przejdzie, już stąd nie wyjdzie, już dobra. Jest w miarę bezpieczny, no. Dobra. Nie! Popchnął mnie! On by na pewno wpadł, stary. O nie, niech się odsunie. Dobra. Patrz, odepchnął bombę! Kolejną! Ej, dobra. Ale ziomal. To jest najlepszy ziomal, z jakiego tutaj miałem, stary. On bardziej daje radę niż ty. A nie! O nie, odsuń się od tego, ziomal! Patrz! Chillujemy sobie tutaj razem. I o nie, ktoś mnie zaprasza. Stary, ja już tutaj mam ziomeczka, niech tam nikt nie zaprasza. Ja to mam swojego teammate'a. Kiedykolwiek miałem taką sytuację, żeby z typem na jednej platformie potem. O nie. Patrz, odsunął kolejną bombkę. Nie. A to nie jest bot, tylko jakiś gracz sobie taki nick ustawił. Ale nie da się takiego nicku ustawić, wiem, bo chyba próbowałem. Nie da się. Sprawdziłem. Oj. Dobra, git. Git! Oj. Patrz to! Ale my to ciśnie. Robimy! Ale my to ciśniemy! Nie! Co?! Wygrał ze mną! Ja mu chciałem pomóc! Ej, dobra, to jest najmocniejszy bot, z jakim grałem. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.